Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zastanawiałem się ostatnio, jak w szachy grał młody Michał Tal, czarodziej z Rygi. I wziąłem na warsztat dwie krótkie jego partie, kiedy miał lat 13. Pierwsza partia była grana z niejakim Leonowem. Nic o tym zawodniku niestety nie wiem. No i przedstawię pokrótce myślenie 13-letniego czarodzieja z Rygi. Otóż pierwsza partia przebiegła następująco. Tal zagrał e4, przeciwnik c6, d4, d5. Obrona karokan, debiut jak każdy inny. I tutaj Tal zagrał zbicie na d5. Nie, po prostu wybrał taki wariant. Można też oczywiście grać wariant zamknięty. Wybił, wybił. No zwykle to jest w charakterze tego czarodzieja, dlatego że tu można grać na przykład atak panowa, ostry wariant c4, no ale wtedy goniec d3 jest równie dobrym posunięciem. Tutaj tak w ramach edukacji to jest fajne posunięcie, które przeszkadza zagrać gońcowi na pole f5. Bardzo fajny ruch i za tym poszło skoczek f6 i posunięcie h3. I to posunięcie również jest bardzo ciekawe. Warto to zapamiętać, jeżeli ktoś gra białymi karokana, dlatego że chcemy wystawić potem skoczka i ten goniec ma problem, żeby zagrać na f5 i g4. A to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że goniec, jak się wymieni gdzieś tutaj, to czarnym to ułatwia grę z punktu strategicznego. I teraz tak, po ruchu h3 nastąpiło h6. Ruch myślę, że zbędny w tym momencie. I tutaj goniec ruszył na f4. Tak, też się oczywiście gra. W tym momencie nastąpiło e6. Już widzimy, że goniec c8 nie wyjdzie nigdy. Skoczek na f3, normalna sprawa. Goniec d6. No i ta wymiana jest jak najbardziej dobra białymi, dlatego że tutaj po ruchu c3 widzimy gołym okiem, że pionki białych są ustawione na czarnych polach, a gońca mamy białopolowego. A niestety u czarnych jest to troszkę gorszy układ. Jak widzimy, pionki ustawione w centrum na białych polach i goniec troszeczkę tu się dusi. Dalej nastąpiło skoczek C6, roszada 13-letniego Tala, roszada i hetman E2. Bardzo ważne posunięcie. Tutaj oczywiście też można zagrać wieża E1. Dlaczego ten ruch jest taki istotny? Czasami są takie plany też, że tutaj czarnymi zagramy A5, B6 i goniec A6. To już przeszkadza czarnym w wymianie gońca przez A6. To jest jedna rzecz, ale to taka malutka sprawa, ale przede wszystkim nie pozwalamy zagrać przeciwnikowi e5, a sami będziemy chcieli zagrać skoczkiem do centrum. Wieża na e8, widzimy jasny plan czarnych, no i Tal od razu zagrał skoczkiem na e5. I to jest już taki bardzo solidny układ białymi, myślę, że bardzo przyjemny do gry. Hetman zagrał na c7 i f4. Nie mam pytań, bardzo prosta gra białymi. Plan może być następujący: skoczek d2, wprowadzenie wieży, no i jak to u Tala bywa, jakiś atak pionkami na skrzydle. Tak mówiąc bardzo ogólnie, ale nastąpiło bicie i tutaj zdecydowanie pionkiem z F, aby otworzyć linię. Wtedy nie mamy już dylematu, którym pionkiem wymieniać. Absolutnie przestrzegam przed biciem na przykład hetmanem. Jeżeli chcemy atakować na skrzydle, nie wymieniamy hetmanów w tej sytuacji szczególnie. Skoczek zagrał na H7 i hetman na H5. No już zobaczcie, widzicie agresję tego młodego Tala z 49 roku. No oczywiście tutaj można zagrać też inaczej, można wprowadzić skoczka, co jest też dobrym pomysłem, bo ten skoczek od razu gra i druga wieża się może uaktywnić na linii F. No ale hetman H5 to też no, taki ruch, powiedzmy, wygląda strasznie, ale to też jest ruch, który się przyda. Wieża E7, no czarne trochę panikują, dziwne posunięcie, skoczek A3 i ktoś powie: o co chodzi? Dlaczego skoczek na bandę? Dlaczego skoczek nie poszedł na D2? Są dwie funkcje tego ruchu. Pierwsza jest taka, że możemy zagrać na B5 z atakiem, ale nam tutaj chodzi o to, żeby wejść skoczkiem na D6 i celować na przykład w punkt F7. To jest bardzo cenna rzecz. No, tutaj czarne zagrały A6. Nie pozwalają skoczkowi wejść na B5, więc skoczek C2. I to też ma swoje piękne funkcje, bo skoczek przez C2 przejdzie przez E3, przejdzie przez G4. I tutaj do króla będzie miał dostęp. Hetman zagrał na d7. No ten ruch jest kompletnie nietrafiony. Tutaj goniec d7 wydaje się naturalnym posunięciem, żeby próbować jednak tutaj bronić na e8 na przykład. No ale poszło w partii hetman d7. Skoczek e3 już jest w natarciu. Hetman e8. I w tym momencie już Michał Tal pokazuje swoją wyższość nad przeciwnikiem, albo zresztą objawia swoje tutaj talenty ofensywnej gry, więc w tym momencie Tal zagrywa posunięcie naprawdę dobre, posunięcie wieża F6.
Tutaj ruch piękny. Co to znaczy w ogóle? O co tutaj chodzi? Przede wszystkim tal chce pewnie zbić pionka na h6. To są takie też typowe ataki. No i teraz musimy się zastanowić, czy można zbić tym albo pionkiem. W ogóle w partii hetman zagrał na f8, więc do tego ruchu wrócimy. Ale sprawdźmy, co by było najpierw po biciu pionkiem na f6. Jestem ciekawy, czy będziecie w stanie fajnie atakować czarne. Oddanie wieży to jest dużo. Można sobie oczywiście zatrzymać materiał dla celów treningowych i zobaczyć, pomyśleć, jak tutaj dalej atakować, ale to też takie nie jest do końca oczywiste. To jest w miarę proste, oczywiście, ale nie do końca. I uwaga, uczymy się tutaj od 13-latka. Bicie na h7 z szachem, król odbija i wprowadzamy skoczka na g4. Tu są ataki i siatki matowe. Po hetman f8, czyli obronie, co ciekawe, skoczek wcale nie zbija na pole f6. To też daje radę, ale lepsze jest wprowadzenie ostatniej figury do gry. Piękne zagranie, które prowadzi do tego, że wieża chce zbić na f6 i kończąc grę na polu h6. Tutaj czarne się bronią, grając f5, ale przez chwilę. Bo skoczek wskakuje na pole f6. Zwróćcie uwagę, że no wiadomo, szach, ale ta blokada, tutaj czarne nie mają opcji jakiejś obronnej. No i po król h8, wieża f3. Chcemy wejść tutaj i chcemy wejść tam. Hetman zbija i dajemy za chwilę mata. Taki jest plan. Hetman g7. I co grać dalej, żeby robić progres? Czy król h2, żeby zagrać wieżą na g3? Nie, moi drodzy, od razu wieża g3. I to jest koniec partii. Nie ma jak się bronić, dlatego że po tym ruchu jest mat. Pięknie by się to skończyło, ale też zwróćmy uwagę, co jest po skoczek f6. Oczywiście tutaj trzeba odbić. No i wieża mogłaby na przykład zagrać na d7. Tutaj, jeżeli pionek by odbił na f6, to partia się równie kończy dosyć szybko. Hetman zbija f5, no i tutaj skoczek g4. Zobaczcie, skoczek wchodzi na pole f6, robi się katastrofa. Zbić nie wolno, bo dajemy mata w dwóch ruchach. Prosta sprawa. Jeżeli f6, to oczywiście skoczek zbija, król f7. No i co ciekawe, piękny ruch, goniec e2, który kończy zabawę i na h5 no, robi się no, koniec partii po prostu. Więc wróćmy jeszcze raz do tej sytuacji. Skoczek zbija na f6, tu odbijamy i wieża d7. To jest ważne, żeby zagrać wieżą na d7, nie na c7, co wyjdzie zaraz w partii. Zaraz zobaczymy dlaczego. I tutaj końcowy efekt może być na przykład po ruchu wieża f1. Jeden z ruchów, który daje radę, ale też można spróbować po prostu zbić na g7. Na przykład wprowadzić można skoczka na g4. To się też wydaje dobre. Dużo jest dobrych posunięć, ale skoczek wydaje się sensowne, no bo jednak spełnia bardzo ważną rolę tutaj i też na h6 na przykład grozi zbicie. W tym momencie przypuszczam, że na przykład po hetman f8 wprowadzamy wieżę na f1. I cały czas, zobaczcie, te figury mocno naciskają. Co jest ważne, czarne nie mogą za bardzo się wydostać z tej blokady własnych pionków. No, ruch e5 oczywiście na chwilę może dać radę, ale skoczek wchodzi, to się wszystko sypie. Cztery figury biorą udział w akcji w ataku na króla. Jakość mniej, ale to tak bardzo nie boli przy ataku, jak wieża mniej na przykład. I po na przykład ruchu g6, bardzo piękny szach mógłby nastąpić, król h8 przykładowo w ten sposób. No i tutaj można by było dać mata. Ciężko się oczywiście bronić, bo inaczej w tym wypadku białymi byśmy za chwilę zbili tutaj, weszli skoczkiem lub wieżą na f6 i partia wygrywa się sama. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe przy atakach. Nie jest to do końca takie też super oczywiste, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Więc wróćmy do pozycji. Po wieża f6, hetman zagrał na f8 i Michał Tal w tym momencie po prostu wrócił wieżą na f4. Dobre posunięcie, bo no, po prostu plan mu się nie udał. 13-latek, wiadomo, myśli trochę inaczej, ale też tutaj mocno. I w tym momencie zagrał goniec na d7 i skoczek w las na g4. Goniec e8 z opcją f6, ewentualnie f5, ale jest za późno. Skoczek teraz znalazł placówkę na f6. To jest taki typowa blokada i atak na przeciwnika. W tym wypadku nastąpiło bicie, pionek wybił i właśnie wieża zagrała na c7, co jest dużym błędem. Aczkolwiek wieża d7 też nie daje rady, bo tutaj zbijamy na g7 i wprowadzamy wieżę lub drugą. Tu się robi koniec partii na równym drewnie. Wieża zagrała na c7, pionek wybił na g7
Król wybił, co ciekawe, no bo też jak zbije hetman, to wieża G4, to widzimy. Zbija król i hetman E5. W tym momencie czarne się poddały. Nie trzeba dać mata, żeby wygrać partię. Widzimy, że zdobywamy wieżę na polu C7. Kolejna partia była z niejakim Strelkowem, również 49 rok, Tal, Michał Tal, gra znowu białymi i tutaj po E4, E6, nastąpiło D4, D5, skoczek na D2, bicie, bicie, skoczek D7, aby wprowadzić tutaj skoczka, wyprowadzenie kolejnej figury, również czarne i skoczek G3. Tutaj można grać oczywiście różnie, można wybić tego skoczka, teraz tak teoria zaleca, albo zagrać goniec na D3, no ale Tal po prostu wolał zachować figury, żeby móc nimi na przykład atakować. Posunięcie C5 jak najbardziej dobre, posunięcie C3, bicie, tu skoczek zbił, żeby nie mieć izolowanego pionka, ale też tak można oczywiście grać, chociaż bicie skoczkiem jest zdecydowanie w tym momencie lepsze, takie powiedzmy spokojniejsze. A6 ze strony czarnych, tutaj goniec D3. Zobaczcie, 13-letni Michał Tal gra w szachy bardzo normalnie, on wyprowadza po prostu figury i takie założenie bym sobie przyjął. Wiem, że to brzmi banalnie i co ja gadam w ogóle, ale trzeba powtarzać to bardzo mocno. Robię to oczywiście też dla Was, drodzy widzowie, żeby sobie w głowie to bardzo dobrze ułożyć. Wyprowadzam figury i wtedy mam świadomość, że na pewno będę grał chociażby na początku dobrze, a co będzie dalej, no to już zależy od naszych umiejętności. Skoczek na C5. Goniec C2, bardzo ładny ruch, tutaj w ogóle goniec, już widzicie, że Tal szykuje się na ataki na H7, to już widać. Nastąpiło w ogóle E5. Ruch wydający się logiczny, ale ma jedną bardzo wielką wadę. Oczywiście atakuje tutaj skoczka. Wada jest następująca, że zwolniło się pole F5. Zobaczcie, dwa skoczki mogą wejść na pole F5. Zwykle jak skoczek tam staje, to zwiastuje to kłopoty przeciwnikowi. Hetman zagrał na E2 oczywiście, nie możemy od razu skoczkiem, bo wymiana hetmanów białym nie daje komfortu ataku, po prostu. Hetman E2, goniec D6 i skoczek z D na F5. Od razu tutaj Tal przygrzmocił skoczka, roszada nastąpiła i goniec zagrał na G5. Moi drodzy, zobaczcie, że w tej sytuacji już się robi bardzo, bardzo ciężko czarnymi. Figury od razu atakują i bazują na związaniach. Goniec zagrał na C7 i tutaj piękne, wtrącone posunięcie młodego Michała Tala, wieża D1. Bardzo, bardzo dobry ruch. Ja jeszcze tylko cofnę na chwilę zapytam się, co byście zrobili po ruchu H6. Jakie byłoby najlepsze posunięcie w tym momencie? Jak byście zagrali? Można sobie również materiał na chwilę zatrzymać i pogłówkować. Otóż nie zawsze jak nam atakują figury, to my musimy nimi uciekać. Grajmy na własnych zasadach i na wtrąceniach. Roszada to byłby piękny ruch. Dalej się nie rozwijamy, bo chodzi o to, że jak tutaj byłoby bicie, no to po prostu wieża bije tutaj i dalej atakujemy. Więc tutaj nie rozwijam tego tematu dalej. Hetman zagrał na C7. Wieża D1, bardzo dobre wtrącenie. Ta wieża od razu się przydaje. Skoczek wraca na D7, a to już jest oznaka, że gdzieś zostały popełnione błędy, jeżeli figury w ten sposób muszą się cofać. I skoczek na H5, moi drodzy. Ciężka sprawa. Piękne podważenie, działamy na związaniach. Przypominała mi się też partia, niejedna partia Morfiego. On też działał w ten sposób na związaniach. Goniec zagrał na B6 i Michał Tal zbił na F6. I tutaj partia się skończyła, czarne się poddały z prostego powodu, wiadomo, hetman nie może zbić, skoczek też, bo straty materialne, a jeżeli zbije pionek, no to dajemy szybko mata. Oczywiście tutaj jest zdobycie figury, co się wiąże z przegraną czarnymi. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że młody Michał Tal pokazał, jak się powinno fajnie grać w szachy agresywnie i z ciekawymi pomysłami. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.